starym rynku pojawiła się nowa ozdoba i wzbudziła niemałe kontrowersje. Faktycznie dość niefortunne. To są skamieniałe odchody smoka poznańskiego. Kloc posypany słonecznikiem? Zapytanym przez nas osobom rogal jednak się podoba. No to nam się od razu z rogalem skojarzyło. No teraz jak pan o tym mówi, ale to... Nie wiem, ludzie mają dziwne skojarzenie. Rogal. Fajny. Tak? Fajny, no pasuje tutaj. Dobra promocja nowego lokalu, który ma się tutaj pojawić? No zdecydowanie. Rogal. Fajnie, że jakoś się mieści na Starówce, gdzie dużo ludzi przebywa. Odmiennego zdania jest krytyk architektury, który zwraca uwagę na proporcje rogala. Na pewno jest za duży. Jeżeli ten rogal, znaczący dla Poznania, miałby się gdzieś znaleźć na elewacji którejś z kamieniczek, to okej, ale kwestia formatu, kwestia dopasowania do kontekstu są niezwykle istotne. To jest kwestia wyczucia wrażliwości, kwestia proporcji. Ekspert stawia pytanie, czy właściciel lokalu, który umieścił na ścianie rogala, otrzymał na to zgodę. Miejski konserwator zabytków wydał pozwolenie na montaż szyldu będącego oznaczeniem lokalu, który został wykonany i to pozwolenie zostało wydane na podstawie koncepcji szkicu. Na Starym Rynku obowiązują także regulacje parku kulturowego, a te narzucają pewne wymagania dotyczące szyldów. Muszą być wykonane w konkretnych proporcjach, wielkościach, z dobrej jakości materiałów i tutaj taka propozycja, ze względu na to, że to są domki budnicze, no taka propozycja była zaakceptowana też. To jednak nie oznacza, że wiszący tutaj rogal spełnia te wymagania. Tego będzie dotyczyła kontrola urzędników, którzy sprawdzą, czy szyld jest zgodny z projektem. Skontaktowaliśmy się z właścicielem lokalu. Ten jednak sprawy nie chce komentować. Kontrola rogala ma zostać przeprowadzona w tym tygodniu. Adam Kaźmierczak, Puls dnia.